Wyposażonymi również w broń i pojazdy pancerne. Widzimy grupę Niemców przygotowanych do bestialskiego uderzenia na przeciwników. Widzimy zmotoryzowany pojazd techniczny i pojazdy pancerne. Długi kilkudziesięciokilometrowy marsz, który w ostatnim czasie Hubal wraz ze swoimi podkomendnymi odbywał, spowodował duże znużenie i zmęczenie. Żołnierze po zejściu z siodeł odpoczywają. Widzimy wielki tuman kurzu po lewej stronie. Trwa wydawanie rozkazu. Przewidują jednego, że za chwilę nastąpi nieprawdopodobna siła polskiego wojska. Za chwilę nastąpi atak kawalerii. Publiczność odsyłamy również na stronę powiatu opoczyńskiego www.opocno-powiat.pl, gdzie cały serwis zdjęciowy oraz liczne ciekawe informacje znajdą się. Do tej pory nie znamy miejsca pochówku legendarnego szalonego majora. Chciałbym podziękować tutaj dowódcy Strzelca, bo to jest myśl prezydentów, szczególnie prezydenta Kaczorowskiego, biskupa polskiego, Andrzeja Przewoźnika, pana Kurtyki. I chcielibyśmy tym skromnym obrazem Matki Boskiej Żołnierskiej podziękować Markowi, również panu przewodniczącemu Rady Powiatu Krzysztofowi Nawrockiemu i wszystkim tym, którzy się angażują. Powiem nieskromnie, że powiat poprzez promocję stara się oddawać hołd bohaterom. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.
Nie, 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 nie. Dobre? Dobre.